Pod koniec trasy poznali w idyllicznym San Francisco Boba Dylana. Dziwna substancja, jaką ich poczęstował, ogromnie na nich wpłynęła. Herbata. Mimo ostrzeżeń przed uzależnieniem, The Ruffles poddali się miłemu działaniu herbaty, która ogromnie wpłynęła na ich najwybitniejsze dzieło, sierżanta Ruttera. Gdy przychodzi mi na myśl sierżant Rutter, mam ochotę się naćpać i posłuchać go na słuchawkach. Szczególnie ten akord bez końca. Wydanie tej płyty, kamienia młyńskiego w historii muzyki pop, wpłynęło silnie na radosne lato dzwonów, kwiatów i picia herbaty. Ta muzyka zachęciła tysiące do eksperymentów z herbatą. W końcu dotarło to nawet do prasy, która dała Derkowi szansę, żeby zaprzeczył. To jest silniejsze ode mnie. Spytajcie, a powiem wam prawdę. Oto prawda. Piłem herbatę. Dużo herbaty. Indyjską. Zagryzając biszkoptem. Przyznanie się Derka wywołało skandal. Prasa złapała kij z niewłaściwej strony i poczęła tłuc nim na prawo i lewo. Aresztowano wiele gwiazd rocka za używanie i posiadanie herbaty. Inspektor Brian Plant, który zamknął Nastiego, na wszelki wypadek przyniósł własną. Akcja policji spotkała się z natychmiastowym protestem. Londyński Times na całej stronie domagał się zalegalizowania herbaty. Tymczasem w Ruttles wystąpili w interwizji, prezentując 200 milionom widzów pieśń tamtych czasów. Herbata była na ustach wszystkich. Life is the meaning of love. Love is the meaning of life. Life is the meaning of life.